Katarzyna Chrzanowska, 56 l. Opowiedziała o swoich obawach w związku z koronawirusem. Aktorka, jest w grupie ryzyka. Od czterech lat Katarzyna Chrzanowska mieszka w pueblo blokoło, Malagi, ale często przyjeżdżała do Warszawy, gdzie ma rodziców. Reklama teraz pandemia zastała ją, w Hiszpanii. Jest tam z jedną córką. Druga została w Polsce. Od 14 marca jest nakaz pozostania w domu. Mieszkam z córką Celiną na peryferiach Santa Rosa. Mam cztery koty i cztery psy. Dwa z nich przygarnęłam po zmarłym sąsiedzie. W niedzielę ludzie poszli na plażę i do parku. Jeździły radiowozy i przez megafon kazali wracać do domów pod groźbą mandatu, od 500 do 1000 euro. Można wyjść tylko po żywności do apteki, a także z psem. Dlatego pomysłowi Hiszpanie wypożyczają psy od właścicieli za pieniądze, żeby tylko wyjść z domu, relacjonuje aktorka. Ja muszę wyjątkowo uważać, bo jestem obciążona chorobą nowotworową, którą leczę od roku. Miałam chemioterapię, a teraz mam immunoterapię, ale w szpitalu onkologicznym. W którym się leczę? Na koronawirusa zmarły już trzy osoby. Zamknięte są też wszystkie usługi fryzjerskie, kosmetyczne, stomatologiczne. Do sklepu można jechać, ale samochodem, w którym może być tylko kierowca. Osoby powyżej siedemdziesiąt. Roku życia mają zakaz wychodzenia przez cztery miesiące. Niestety, brakuje środków czystości i do dezynfekcji. Udało mi się kupić trzy ostatnie mydła i spirytus. Drugą córkę epidemia zastała już w Polsce. Zdecydowała, że zostanie z dziadkami. Bardzo za, nią tęsknie. Mieliśmy spędzić wielkanoc z rodziną w Hiszpanii, ale w tej sytuacji wszyscy zostaną u siebie. Nie można niczego lekceważyć, mówi aktorka. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.